Dorota Łosiewicz, witam Państwa. To jest kolejny odcinek Wieży Bab, a dzisiaj moimi gośćmi są Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Małgorzata Golińska. Panie posłanki, ale my nie o polityce dzisiaj będziemy, proszę Państwa, rozmawiać, tylko o tym, jak to jest być politykiem mamą. Rzadko się takie rozmowy w przestrzeni publicznej zdarzają, a jednak posłowie, posłanki są matkami. Pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk jest pierwszą sejmową mamą w historii. Urodziła pani w 98 roku Zosię i to było pierwsze sejmowe dziecko przez posłankę urodzone, tak? A pani poseł jest teraz pierwszą kadencję w Sejmie. No i tak się złożyło, że jak pani się do tego Sejmu dostała, to drugie dziecko było bardzo malutkie. Mikołaj miał roczek wtedy. Mikołaj miał roczek. I pani woziła Mikołaja ze sobą do pracy. Tak. Jak to było? No, to właściwie ja sobie nie wyobrażałam, żeby musiał zostawiać w domu, więc towarzyszyła mi zawsze albo mama, albo teściowa, albo siostra na zmianę. I w momencie, kiedy ja byłam na sali plenarnej albo na posiedzeniach komisji, to były z nim w pokoju w hotelu sejmowym. Natomiast ja w każdej wolnej chwili biegłam do niego. Na przykład z karmieniem. Na przykład z karmieniem, bo faktycznie karmiłam go ponad 2 lata, więc cały rok sejmowy łączyłam. I dobrze, że jest jakby blisko. I korytarz sejmowy był pokonywany czasem w rekordowym tempie, żeby zdążyć na głosowanie. Pani poseł, pani pierwszy raz przywiozła córkę do Sejmu, jak miała ile dni? 12. 12 dni. Dlaczego musiała Zosia się pojawić w Sejmie, mając 12 dni? Rzeczywiście. My wykonując mandat posła, ja rodząc dziecko, właściwie zrobiłam ćwieka wszystkim, bo mówiłam tak, no co teraz z panią zrobić? Co pani się należy? Czego nie? No bo nie mamy umowy o pracę. Czyli tak, urlop wziąć 2 lata? No nie. Należy. No bez sensu. No trzeba sobie jakoś radzić, więc rzeczywiście myśmy wtedy za czasów AWS-u przeprowadzali bardzo wiele reform. Każdy głos się liczył i Maciek Płażyński świętej pamięci dzwonił: Dorota, głosowanie, jedziesz. No to ja pakowałam wózek, wanienkę, babcię, dziecko i wsiadałam w samochód, jechałam rzeczywiście. Z wózkiem spacerowałam po Sejmie. Karmiłam dosyć krótko, bo te stresy mi odebrały tą piękną możliwość, tak, nie posłużyły. Natomiast wtedy nie było takich warunków, musiałam rzeczywiście zacząć walczyć o swoje, bo Maciek Płażyński zobaczył, że ja w takim małym pokoiku z babcią, z wózkiem, z wszystkim ledwo się nie mogę ruszyć. Rzeczywiście, przepraszam, że użyję tego słowa, załatwił, ale były tam takie dwupokojowe apartamenty, one się nazywały, dla gości. I ja rzeczywiście tam mogłam swobodnie funkcjonować. No niemniej jednak musiałam wyposażyć się właśnie we wszystkie sprzęty, które były mi potrzebne. I ja z moją Zosieńką, z babcią, jeździłam samochodem na każde posiedzenie Sejmu i wypełniałam swoje obowiązki. A wtedy, jak Zosieńka miała 12 dni, co takiego się wydarzyło w Sejmie, że musiała pani się pojawić na głosowaniach? Ciągle głosowanie. Już teraz nie pamiętam, ale to były na pewno, to była trudna koalicja z Unią Wolności, jak pani pamięta. Więc ja nie dyskutowałam. To było takie poczucie obowiązku. Jeszcze do tego kobiece, babskie poczucie obowiązku. Nie zawieść też kolegów, z którymi stanowiłam drużynę. W ogóle byłam posłem takim najmłodszym, jeden z najmłodszych. Jak to się niektórzy określali, niewkalkulowany. Ty wiesz, została posłem. Nie liczyliśmy na to, znaczy nie spodziewaliśmy się. Ale ja, no, jak to kobieta, poczucie obowiązku. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że jak startowałam, bo miałam 29 lat, to najpierw mówiono: pani nie ma dzieci, rodziny, pani, niech pani najpierw życia się nauczy, niech pani startuje na posła. Wyszłam za mąż, urodziłam dziecko, teraz to niech pani siedzi w domu i dzieci wychowuje. No to ja mówię, no to kiedy ten czas jest dobry? Można łączyć bycie wykonywaniem jakiegoś zawodu, bycie posłem i również wychowaniem dzieci. I ja nie tylko o sobie wtedy myślałam, ale też o tych pracownicach, które przecież pracują w kancelarii Sejmu czy w domu poselskim. No przecież my wszystkie, pani też, pani Doroto, to z panią powinien być tutaj program. No musi łączyć tą pracę, tylko że to jest tyle trudno, że my w teren dużo jeździmy, że rzeczywiście najbardziej cierpią na tym dzieci, bo nawet jak jesteśmy w domu, to moje dziecko mówi: ty znowu tą politykę oglądasz w telewizorze. Przyjechałaś z pracy, do pracy, mimo że jesteś w domu, więc dzieci najbardziej na tym cierpią. Pani poseł Golińska, jak to jest? Już teraz pani nie wozi ze sobą Mikołaja, bo na tyle podrósł, że już nie potrzebuje być pani, przy pani cały czas, no ale potrzebuje mamy, a pani wyjeżdża na posiedzenia do Warszawy. Jak to 3 lata, powędrował do przedszkola i bardzo dobrze tam się zaaklimatyzował. I to jest całe szczęście i dla mnie, i dla niego. Natomiast
zawsze wyczuwam, że już potrzebuję mamy i nie ma mnie zbyt długo, nie widział mnie. I wtedy jakby znowu angażuję albo swoją mamę, albo teściową. I znowu przyjeżdżamy wspólnie do Sejmu. Natomiast myślę też, a propos tego, jak kobiety sobie radzą właśnie. Mój pierwszy syn, Tomek, 7 lat dzisiaj ma, ale ja wróciłam do pracy, kiedy on miał 1 rok, a pracowałam w lesie, byłam leśnikiem. I leśniczym, świeżo wtedy awansowanym, więc jakby już wtedy przetestowałam dziecko, mając jakby takie obowiązki. Przy sobie nosidełko i po lesie wędrowaliśmy razem, czy to był ranek, czy to był późny wieczór. I jakby ta więź w jakiś sposób była zachowana i nie wyobrażałam sobie, że przy Mikołaju ja ją urwę po skończeniu przez niego 1 roku, bo to, czego dzisiaj nie jesteśmy w stanie już sobie wypracować w tych więziach z dziećmi, potem już nie nadrobimy. A poza tym to też jest taka różnica, bo jak jest pani w domu, może pani z tym dzieckiem być okej, ale my wyjeżdżamy jednak, my jedną połowę życia tu spędzamy. I teraz oderwanie się zupełnie od tego dziecka, to jest czas, który nie, bezpowrotnie, on to już nie wróci. Ale no, jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, więc akurat tej poselskiej pracy, no to do pewnego momentu pani może jeździć z dzieckiem, ale potem jak przychodzi przedszkole, bo ja potem urodziłam drugie dziecko po 6 latach, szkoła i różnica wieku, obowiązki, to już musiałam dzielić tak. Się śmiali ze mnie na 2 telefony, tak, tutaj do męża, tam do babci. Jeszcze ułamki tłumaczę teraz, idąc na lotnisko do gate'u. Więc to trzeba jakoś łączyć, a z drugiej strony wykorzystywałam ten czas, że jeszcze mogłam dzieci wziąć ze sobą, ale też musiałby ktoś się nim opiekować, tak babcia, druga babcia i tak dalej, bo bez tego nie dałobyśmy rady, więc ta więź jest bardzo ważna, ale jak mówię, no musiałyśmy sobie, nie ma wyjścia, trzeba było sobie radzić i nie rezygnować z tego, żeby być i mamą, i pracować. Pani poseł, a czy pani poseł Arciszewska wywalczyła coś dla pani? To znaczy, czy teraz jest łatwiej? Czy są jakieś udogodnienia w hotelu sejmowym dla dzieci na przykład? Jest jeden pokój dla mam. I w związku z tym, że miałam najmłodsze dziecko wchodząc do Sejmu, więc został mi on przydzielony. I faktycznie tam jest już i większa łazienka z wanną, jest łóżeczko, i jest dodatkowe łóżko dla tej osoby, która ze mną przyjeżdża. Więc o tyle wygodniej, że jest ta większa przestrzeń i jest łóżeczko do dyspozycji. Więc pewnie tak. I to myślę, że to jest pokłosie chociażby tych wszystkich przebojów, przez które przechodziła pani poseł. To mało, bardzo mało. Oczywiście, pani bardzo redaktor, mało. Po mnie urodziła Adamska Wedler, potem była chyba Kasia Piekarska czy Pusz, Sylwia, no trochę potem było tych ciąż, niemniej jednak, ja powiem w ten sposób, ja się nasłuchałam przez 20 lat, co to można by tutaj zrobić, aby ulżyć matkom, panią poseł i też myśląc właściwie o pracownikach Kancelarii Sejmu czy Senatu, no bo wszędzie na świecie są albo przedszkola, żłobki. No to jak słuchałam tych dyskusji, ile się panowie nadyskutowali, że przedszkole to musiało być na prawach miasta stołecznego Warszawy, a że tego nie można, tamtego nie można. Ja tylko czekałam spokojnie, odchowałam swoje dzieci i czekałam, jakie warunki panie będą miały, więc nagadali się, chociaż jest ten jeden pokój. Ale proszę sobie wyobrazić, że u nas jest jakby więcej, bo to pokoleniowo się trochę wymienia. To no, niezbyt poszliśmy do przodu, więc musiałyśmy sobie, jak pani redaktor będzie, zapraszam i każdego z państwa, jaki wielki pokój, że się można tylko okręcić i my spocone w tych pokojach, bo jeszcze nie było ani air condition, nic nie było w tych pokojach. Było 40 stopni ciepła w pokoju, który ja miałam od strony słonecznej, z małym dzieckiem, z babcią, która to się zmęczona, ja na głowie, wózek gdzieś w kącie, jeszcze wanienka, to wszystko włożone na szafę. To naprawdę, no moja mama przyjeżdżała i wiesz co? Ja to mam wózkarnię lepszą u mnie w bloku. Naprawdę, bo to są takie klitki. Więc naprawdę, jeżeli ktoś chce zobaczyć, ja zapraszam, bo to nie jest żadna tajemnica, żeby zobaczyli, w jakich warunkach my właściwie do dzisiaj funkcjonujemy. Ale czego się nie da przejść? Każde wyjście na spacer kończy się tym, że wracając trzeba przejechać przez bramkę. No bo właśnie. Przecież wykrywacz metali. I tam nie ma zmiłuj się, że to już jest praktycznie stały bywalec, że to jest niemowlę, czy to jest małe dziecko, teściowa, no, mama, siostra. Właśnie. Zawsze przez tą brameczkę musiały grzecznie wózkiem przejechać. Więc to są troszkę takie... Nie przymykała oka. Nie. Kwestie bezpieczeństwa są...
jeżeli ja wchodziłam z dzieckiem na ręku i wchodzę dzisiaj, to wchodzimy bez bramki. Jeżeli już jest u kogoś innego na rękach, to już są inne przepisy. Też nie ma żadnych takich przywilejów, że jesteś dzieckiem, to samochód szybciej dla ciebie będzie, bo do lekarza podjechać. Nie wolno im wręcz czasem wozić, bo ubezpieczenie jest na posła, tak, a nie na dziecko, tak, czy na jakąś inną osobę. Mhm. Więc my nawet nie możemy często skorzystać, ja nie mogłam, z transportu sejmowego. I to są takie rzeczy, o których no, się nie mówi, a każdy tak z zewnątrz patrząc, to myśli, że my mamy rzeczywiście niesamowite warunki. To może należałoby zaapelować wyposażenie... do marszałka Kuchcińskiego jakieś udogodnienia dla sejmowych mam. Tutaj ja myślę, że to nie jest śmieszne, prawda, Gosiu, dlatego że dlaczego my mamy rezygnować z czegoś, co jest no, dla każdego czymś oczywistym, tylko dlatego, że jesteśmy posłami. No, jesteśmy posłami, ktoś inny jest... Ale kobietami, jest... matkami. Dokładnie, więc ale wydaje mi się, szczerze, że to... ja miałam obawy, decydując się na kandydowanie, bo wiadomo, że rozważa się opcję, że się otrzyma mandat, czy nie otrzyma mandatu i myślałam sobie, jak to będzie, czy ja sobie poradzę, czy moje dziecko sobie poradzi, czy moja rodzina sobie poradzi, czy mąż i tak sobie dalej. Poradzi? Tak, mąż, który sobie świetnie radzi. Natomiast to, co jakby sprowadzało mnie z tych wszystkich wątpliwości na ziemię, to fakt, że kobiety w Polsce naprawdę dużo gorsze rzeczy w ciąży, potem po porodzie, czy będąc mamami, dokładnie, już wracając do pracy, przechodzą i świetnie sobie radzą. I jakby nikt im nie ułatwia, raczej częściej słyszymy o utrudnieniach. Więc ja raczej pomyślałam sobie, że to może być szansa, że jeżeli przez pewne rzeczy przejdę jako mama pracująca, to być może z korzyścią również dla tych mam, które na kasie, przecież nikt kobiety na kasie nie będzie pytał, czy ona się zgodzi dzisiaj przyjść, czy jej dziecko dzisiaj akurat nie będzie jej mocniej, czy mniej potrzebowało, więc no, jesteśmy takimi samymi mamami, to nas nic nie różni. Pani poseł, jeszcze chciałam o rolę męża i taty zapytać, bo Mikołaj już teraz z panią nie jeździ, chyba że potrzebuje, jak pani powiedziała. Tomek też jest w domu. Pytanie takie, jak sobie radzi mąż, który, no, jak pani jest w Warszawie, musi ogarnąć całą sytuację. Mąż sobie radzi świetnie. Jestem absolutnie nie tylko mu wdzięczna, ale jestem strasznie dumna z niego. To zostawiam trzech mężczyzn, którzy ogarniają cały dom. Mąż ogarnia z jednej strony przedszkole, z drugiej strony szkołę, bo Tomek jest w pierwszej klasie. I z czego też się cieszę, jest dla mnie troszkę takim wentylem, którego używam wtedy, kiedy coś zaczyna nie grać, albo ja zaczynam, nie wiem, przesadzać, za dużo czasu poświęcam pracy. Mąż ściąga panią to na ziemię. To on jest tak. Halo, on jest, halo, dzieci potrzebują. I dobrze. Natomiast nie ukrywam, że na początku nie było nam łatwo, bo ten pierwszy rok naszych głosowań, często nocnych, często tydzień w tydzień, ja miałam wewnętrzne takie poczucie, że zaniedbuję tego starszego syna i bardzo często zadawałam sobie pytanie, czy na pewno tego chcę, czy na pewno nie będzie tak, że w którymś momencie wrócę do tego domu i gdzieś ta rodzina mi się troszeczkę rozejdzie, że ja to przegapię. I właśnie po to jest mi też potrzebny bardzo mąż, żeby on jakby z tej drugiej strony pilnował tego, żeby nasza rodzina jakby nie ucierpiała na tyle, na ile to jest możliwe. I daje radę. I absolutnie daje radę. I oczywiście jest i wsparcie mojej mamy, i teściowej. I to jest, Do teściowej jeszcze wrócimy, ale pani poseł Arciszewską, panią posłankę Arciszewską chciałam zapytać. Pani z kolei jest w takiej sytuacji, że została pani sama, bo mąż zginął 4 lata temu, tak? Dobrze? Tak, dobrze liczę, 4 lata temu w katastrofie. No i jak pani poradziła sobie z wychowaniem dzieci, z życiem bez męża? Ja mam dosyć takie specyficzne, szybkie życie, bo mój mąż był przedsiębiorcą, więc też dużo w domu nie było, ale zawsze jest. Czyli zawsze ten tata jest, prawda? Czy babcia, czy teściowa jest. Natomiast w momencie, gdy go nie ma, no to ja w tej chwili już moja mama czy teściowa są w takim wieku, że właściwie ja mam wszystkich pod swoją opieką. Mhm. Więc ja mam tak 2 dzieci, teściowa, mama tak pomogą, ale też już no, są w pewnym wieku, gdzie ja muszę im też pomóc i muszę sobie po prostu radzić, po prostu. To nie ma zmiłu. Muszę sobie to tak poukładać, żeby sobie poradzić. Natomiast ja mam córkę 19-letnią i można by powiedzieć, że ach, już jest dorosła, może ci pomóc. Ale ona, tak jak to wśród dzieci, też zajmij się siostrą, mamy, zajmij się bratem, tak? No to wiadomo, jaka jest czasem ochota, ale ona też potrzebuje mamy. I ja też mam takie odczucie, jak mnie nie ma dłużej, że
zwłaszcza syn, bo on ma 13 lat i on już ma 13 lat, ale on miał jednak najpierw od urodzenia, teraz ma 13 lat, a mnie ciągle w domu nie ma, tak? Ja wyjeżdżam i mój mąż też często wyjeżdżał. Teraz jak jestem wdową, to jest dwukrotnie dla mnie trudniejsze, bo ja musiałam i pracować, i dziećmi się zająć, pogodzić się z tym, że nie mam męża i jeszcze sprostać tym wszystkim obowiązkom i problemem, z którymi ja zostałam. Natomiast nie ma możliwości wykonywania tego zawodu bez akceptacji rodziny. Jeżeli rodzina nie zaakceptuje takiego stylu życia i faktu, że my oprócz tego, że tutaj pracujemy, a mamy poczucie, że zaniedbujemy rodzinę i potem przyjeżdżamy i w teren wyjeżdżamy, tak jak ja 150-160 km, to też masz duży okręg i znowu mnie cały dzień nie ma, a jest szkoła, a jest obiad, a jest zajęcia pozalekcyjne są, to też jest poczucie, że coś jest nie tak i jesteśmy ciągle na wysokich obrotach, więc generalnie to jest praca taka, nienormowany czas pracy, można powiedzieć, bo tak, w święta też, tak? Trzeba pójść, a to na Wigilię, a to do niepełnosprawnych, również do biednych osób, z którymi też otaczamy opieką i mamy różne kontakty, a to na uroczystości, które też są w niedzielę, w sobotę. I dzieci mogłyby powiedzieć, no dobrze, ale ja chcę w końcu z tobą pójść do kina, albo z tobą spędzić czas, albo po prostu posiedzieć i się ponudzić przed telewizorem, a ty mi znowu przestawiasz na politykę. I czasem tak mówią. I czasem tak, tak i mój syn i mówi tak, mamy, nienawidzę prawda? Tej twojej polityki. Bo to dochodzi do tego, że on po prostu już też nie wytrzymuje. Rzuć tą politykę, rób coś innego. Ja, tak? Pani poseł, zaraz to wynika zapytam z tęsknoty o to, jak właśnie. Dzieci sobie radzą z polityką, ale jeszcze chciałam o tych sojuszników zapytać, bo pani poseł Golińska ma sojusznika w postaci teściowej, nieoczekiwanego sojusznika. To jest nieoczekiwanego, teściową. Bo bardzo często słyszy się o tych pewnych konfliktach między... No, ja też nie mam problemu z tym. Synową czy zięciem, a teściową. Jest, więc ja absolutnie trafiłam fantastycznie i mama mojego męża i tata są strasznie pomocni i ja nie ukrywam, że dzisiaj mama, która już jest na emeryturze, zresztą bardzo się cieszę, bo obniżyliśmy wiek emerytalny, również dla niej skorzystała z tego, więc jest do naszej dyspozycji na tyle, ile jej potrzebujemy, oczywiście staramy się nie nadużywać, ale też to jest teściowa, która mnie przywitała w domu i powiedziała wprost, że na całe życie marzyła o córce, miała dwóch synów, więc już tak, jeśli się zaczęły nasze relacje w ten sposób, to myślę, że może być tylko lepiej. Wychowywała synów dla ich przyszłych żon? Tak, tak, wychowywała synów i dlatego myślę, że mam takie oparcie w mężu, że ona mi to powiedziała zresztą. Tak, że został wychowany dla żony i chciałabym swoich synów również wychować. Nie egoistycznie, bo zdarza mi się tak bardzo ich gdzieś tam brać pod skrzydełka, ale właśnie z myślą, że potem to będą ludzie, którzy mają z siebie coś dać drugiemu człowiekowi. Tak, i to jest ważne. No właśnie, ja też mam szczęście do teściowej. Zawsze mój mąż po głowie dostawał. To trzeba się przyznać. Ale rzeczywiście, gdyby nie pomoc teściowej mojej mamy, ale teściowej też bardzo, to no, nie dałabym rady. To mówię szczerze, moje dzieci... W większości pracujących... Babcia to jest najlepsza instytucja na świecie. Najlepsza. Babcia zawsze przytuli, zrozumie, ogarnie, a jeszcze jak teściowa, że tak powiem, mówi, to są wasze sprawy, ja wam tylko mogę pomóc, to jest idealne. I my takie mamy. I to jest też bardzo ważne, ta pomoc. Ja nie muszę nic mówić, bo patrzę, otwieram drzwi, moja teściowa stoi. No, muszę ci pomóc, bo ona zna mój tryb życia. Moja mama też tam mi właśnie pomoże, więc to jest takie czytanie w myślach naszych mam teściowych jest bardzo ważne. Bez akceptacji rodziny nie ma szans. Nie ma szans. Dobrze, pani poseł, rozmawiamy o tym, jak wy radzicie sobie z dziećmi w polityce, ale właśnie jak sobie radzą dzieci z tą waszą polityką? Tu już mamy pani poseł Dorota Arciszewska-Milewczyk. Dzieci są duże, świadome, 19 i 13 lat. Dostęp do internetu, do telewizji, wiedzą, czytają, jak reagują, jak na przykład czytają tytuł tekstu najbardziej zadłużona posłanka w Sejmie albo jakikolwiek inny kontrowersyjny. Jak sobie z tym radzą? Ponieważ ja dużo z dziećmi rozmawiam i no, to już trwa jakiś czas, bo ta córka ma 19, ale zawsze jakby byłam osobą publiczną i zawsze zmagałam się z jakimiś albo sprostowaniami, albo artykułami,
które musiałam, przepraszam, bo określenie, brać na klatkę, ale w pewnym momencie dzieci rzeczywiście, one już jakby żyją i są tym pokoleniem, które surfuje w internecie. Otwiera tak komputer i nagle właśnie ukazują się takie artykuły nieszkalujące, gdzie ja muszę o sprostowania występować, etc. I dzieci to przeżywają, więc osoby, które to robią, bo to nie jest usprawiedliwienie, że jestem osobą publiczną. Nie mówi się w ogóle o tym, w ogóle się nie porusza tego tematu, jak to oddziałuje na dzieci. To znaczy, jak z innych domów, co rodzice mówią przy dzieciach, przenosi się to do szkoły, bo dzieci przynoszą to do szkoły i powtarzają to na przykład moim dzieciom. Jedne dzieci przynosiły jakąś niechęć do tak, pani? Tak, przynosiły. Moja córka na przykład nie chciała chodzić do szkoły, już miała taki bóle brzucha i się przejmowała, nie wiedziałam, czym już przebadałam na wszystko. Potem się okazało, że właśnie tego typu docinki w moim kierunku, mojego ugrupowania, mojej osoby, co to może mi kto zrobić, tak? Padały, że ja wiedziałam, kto, co mówi na mój temat. Bo dzieci przynosiły to do szkoły. Jedne dziecko wytrzyma, drugie nie. Mój syn oczywiście co robi w obronie mamy? No wiadomo. Bije się pewnie. No a jak? No przecież mówi, no jak tak może być? Natomiast córka, co też nie jest dobre, bo oczywiście zaraz ma łatkę, prawda, i że jest taki owaki, trzeba właśnie z takim akurat dzieckiem, z którym trzeba rozmawiać. On jest szczery do bólu. Natomiast córka, no miała z tym problem, natomiast wiele czasu nam zabrało, żeby wytłumaczyć sobie pewne rzeczy, bo się z tym nie zgadzam. Jeżeli ktoś mnie nie zna, to nam jak może ktoś o tobie mówi, że cię nie zna, tak? Albo ona próbuje wytłumaczyć. I ona też wie, bo przecież jej rówieśnicy też są z różnych środowisk. Ona umie rozmawiać, ale jeżeli ktoś nie ma argumentów, to też ją zaczyna atakować. Czyli patrząc przez mój pryzmat, tak? Atakują na przykład i rozmawiają w taki, a nie inny sposób z moją córką. I to, albo na przykład artykuły, czy dziennikarze, którzy piszą jakieś takie rzeczy, o których nawet, czy mój syn jest w Sejmie i widzi, jak to wygląda, a potem może zweryfikować, że ktoś kłamie albo nie. Więc to jest, to boli. Natomiast mówię, nie każde dziecko sobie jest w stanie z tym poradzić i osoby, które na nasz temat piszą, czy cokolwiek mają do powiedzenia, powinny już dzisiaj w tej erze, gdzie rozmawiamy i w szkołach są szkolenia tej przemocy w internecie, powinni również wiedzieć, że to trzeba dołączyć do takiej przemocy, bo to właśnie się na psychikę dziecka, na psychice dziecka może bardzo odbić. Pani poseł Golińska, pani miała jakieś nieprzyjemne doświadczenia, czy Tomek miał jakieś nieprzyjemne doświadczenia, bo Mikołaj może jest jeszcze troszeczkę za mały, ale Tomek do szkoły już nie, chodzi. Nie, na szczęście nie dotknęło go to. Jedyne rzeczy, o których, jak mówimy o mowie nienawiści w internecie, jeżeli się zdarzają, to zawsze zostawały już przefiltrowane przeze mnie, więc takie maile, zwłaszcza w lipcu, kiedy były ustawy sądowe, to myślę, że każdy z nas dostawał pogróżki i o ile wszystkie mogłam zlekceważyć, o tyle te, w których pojawiało się, że twoje dzieci już nie doczekają wakacji albo to będą ostatnie wakacje twoich dzieci, to wtedy już wzbudzało to mój niepokój. Natomiast ale jak w internecie, wiesz, Małgosiu, też w internecie tak, ale artykuły, to, jak dzieci przeglądają informacje. Na szczęście czasami ja jeszcze tego problemu jeszcze nie mam, bo to tak, jeszcze nie tak, ten tak wiek. To prawda, przepraszam. Natomiast to, tak, faktycznie, jeżeli Mikołaj widzi mnie z telefonem, to albo próbuje mi go odebrać, albo po prostu, albo po prostu woła, że mam już nie dzwonić. Tak. Tomek zakomunikował mi, że on wszystko rozumie, że ja chcę takiej, a nie innej Polski i tak dalej, bo rozmawiamy naprawdę na bardzo poważne tematy i on bardzo dużo pyta i mam nadzieję, że dużo rozumie z tego, co mu tłumaczę. Natomiast zakomunikował mi, wolałem, jak byłaś leśnikiem, tak, bo tak, wtedy jechałem z tobą do lasu i miałem naturalne ciebie tylko dla siebie. Tak. A jak idziemy teraz po mieście, to zawsze ktoś cię zaczepi i nie mam nawet czasu, żeby z tobą porozmawiać sam na sam. Więc na pewno pewne rzeczy odbierają w jakiś sposób, ale na szczęście komunikują to i staram się reagować. A stara się pani znaleźć jeszcze czas na czytanie wieczorne, nawet temu starszemu? Tak, tak. Czytacie. Czytanie, rozmowy, naukę modlitw, naukę historii. Jakkolwiek by to bardzo, nie wiem, poważnie nie brzmiało, ale Mikołaj młodszy, jak miał rok i ledwo zaczynał mówić, to już widział gdzieś na budynku jakieś orzełki, to on wiedział, że to jest mamy praca. I nieważne, czy to była szkoła, czy jakiś inny urząd, ale już mu się kojarzyło z Sejmem i z salą plenarną. Ale mój syn na przykład miał taki epizod, bo oczywiście dzieci są dumne z rodziców albo chcą pomóc. Ja masz taką ładny plakat, taką ładną gazetę, to ja to wezmę do szkoły. Ja mówię, nie bierz do szkoły.
nie wolno. No ale no, to nieco przemycił. No i tam się spotkał właśnie czasami z takim, a nie innym komentarzem i doświadczył właśnie, zamiast czasami dziecku powiedzieć, słuchaj, fajnie, że wspierasz mamę, ale wiesz, w szkole to tak nie, różne poglądy mam, a ja tak z góry na przykład, że ktoś popiera kogoś innego, wtedy to była era Palikota, a mój syn mówi, ale jak to Palikota, przecież narkotyki to coś złego, prawda? I to proste, proste myślenie dziecka, marihuana czy jakieś to... Dzieci od razu pytają czasem dzieci, a ten jest dobry czy zły? Bo moje na przykład tak, tak, czasami się pytają. Tylko, że ja już mam jakby na tym etapie dzieci, które jeżdżą ze mną i uczestniczą w różnych imprezach i uroczystościach. Poza tym u mnie w rodzinie no jednak są pewne tradycje kultywowane. I babcie opowiadają całe szczęście. Nie ma już mojego ojca, który też tragicznie zginął. A to jest duża luka. Bo dziadkowie jednak opowiadają, zabierają na spacery, w kierunku sportu również rozwijają dzieci, opowiadają o korzeniach, o historii rodziny. To jest, ja to miałam i to jest dla mnie największa strata, jeżeli chodzi o moje dzieci, bo ja nie zawsze mam czas i nie zawsze potrafię, nie znam nawet niektórych też faktów, może nie pamiętam, ale ja to pamiętam właśnie, jak ojciec mi opowiadał i to jest taka strata, no, o której ciągle myślę, że żałuję, że mojego taty nie ma, więc dzieci rozpoznają bardzo wiele tych takich no, elementów związanych z naszą pracą i też chcą się pochwalić, ale czasami dostają tak po głowie brutalnie. Ja jestem z Trójmiasta, więc może trochę inaczej niż u Małgosi, więc u nas naprawdę trzeba się uzbroić w argumenty, żeby móc przystąpić do poważnej dyskusji. A mój syn takim jest, więc on pyta, nawet dzwoni, jak dziś jest za granicą. Mamo, słuchaj, ale jak? No przecież Niemcy na nas napadli, Rosjanie też. A ja mówię, tak, kochanie. I akurat zbiegło się z tą reklamą na stadionie. No właśnie, a tu jest ta koleżanka z Rosji czy z Niemiec. I ona mówi, że nic takiego nie nastąpiło. Więc on mówi, słuchaj, jak przyjadę, pojedziemy tu, pojedziemy tam. Ty mi to pokażesz, opiszesz. Zaczyna się interesować. Więc mnie to cieszy, że on... jakby w taki bardzo poważny sposób. Za młodu na siąkcie. I mówi na przykład tak, dlaczego może... my Polski tak nie zwiedzamy? No może, to może, jest właśnie no, takie budujące. Bo... Może chowa pani przyszłego polityka, a pani poseł Golińska z kolei jest córką polityka, posła, więc pani wiedziała trochę, z czym to się je, idąc do parlamentu. Czy pani jako dziecku polityka też brakowało taty w domu? Na pewno brakowało, natomiast jego podejście do nas i mimo jakby nieobecności fizycznej ciągła dostępność, nawet pod telefonem, powodowała, że ja nie odczuwałam jakby tak bardzo jego braku. I właściwie obserwowałam, i to też dzisiaj czerpię z tego, kiedy obserwowałam, jak wyglądały relacje mojej mamy i mojego taty, kiedy on jako poseł wyjeżdżał do Warszawy, co ona wtedy czuła, co ona wtedy myślała, z czym się borykała i jakby co mogło powodować między nimi jakieś niesnaski. I dzisiaj mam to w pamięci i staram się jakby wyprzedzająco nie doprowadzać do takich sytuacji między mną a moim mężem. Więc na pewno z tego w jakiś sposób czerpię, jeśli chodzi o utrzymanie relacji rodzinnych. Natomiast nie ukrywam, że ja nigdy do polityki się nie garnęłam. I polityka przygarnęła się do pani. To tak trochę wyszło. Zresztą ja nie ukrywam, że nie lubię stać z boku, kiedy dzieje się coś, z czym się nie zgadzam. I w tym przypadku też tak myślę było, że zdecydowałam się na kandydowanie właśnie dlatego, że miałam wiele zastrzeżeń do tego, jak wyglądało rządzenie Polską przez ostatnie lata. I nie chciałam się ograniczyć tylko do tego, że siedzę w domu i opowiadam moim dzieciom, zobaczcie, no nie tak, no powinno być inaczej, a może chciałabym, żeby było inaczej, tylko po prostu wzięłam się za to i próbuję brać udział w tych zmianach. Pani poseł, jeszcze na koniec pytanie o te długi, bo pani została z ogromnymi długami, nie jest to tajemnica, bo media o tym pisały. Ostatnio Mateusz Kijowski, tak na koniec troszkę polityki, powiedział, że on nie widzi sensu pracowania, no bo wtedy wszystkie pieniądze szłyby na spłatę długów i właściwie po co? A pani dzielnie ten swój wózek pcha. Ja ostatnio odpowiedziałam, że robimy zrzutę na pana Kijowskiego, ale pod warunkiem, że da dzieciom te pieniądze na alimenty. Tak, ja pracuję i też staram się tak jak mogę zadośćuczynić i spłacić swoje długi,
bowiem po śmierci męża, który zresztą miał plany na następne 25 lat. A ja nie prowadziłam przecież firmy z moim mężem. Zostałam w sytuacji, której nikomu nie życzę. I też różnego rodzaju artykuły, które moje dzieci czytają, a wiedzą, jaka jest prawda. One bardzo mi komplikują życie, w sensie takiego spokoju w domu. Ale przecież nikt nie wybiera, kiedy umrze. I zawsze mówię, że życzę wszystkim, żeby jednak to zdrowie dopisywało i żeby nikt z takim nieszczęściem nie został. Ja chciałam być też fair w stosunku do ludzi, z którymi mój mąż pracował, bo to też jednak są zakłady pracy, to są ludzie, to są ich życie, to jest ich życie, które wielokrotnie, znaczy wiele osób było z nami związanych po 20 parę lat, więc wspólnie szukaliśmy rozwiązania i ja tutaj się staram to wszystko wyprostować w miarę możliwości, także nie będę ukrywać, że mnie to kosztowało bardzo dużo stresu, takiej psychicznego wyczerpania, bo musiałam jednak, opiekując się dziećmi, też ja nie mogę obarczać dzieci problemami, bo dzieci wszystko bardzo czują, też przeżywają. Nie mogę im też wszystkiego jakby powiedzieć, nie wiem, czy nie oglądają i będą oglądały, bo to wszystko przecież w internecie można, ale dzieciom się nie wszystkim mówi. My jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni i my mamy stwarzać im te warunki, ale co się nadenerwuje i przeżyje, to moje. Panie, ich bardziej z miłością wolę obdarzyć, więc tego spokoju mam więcej, jak jestem z nimi. Moje miłe panie posłanki, za chwilkę święta, życzę, żeby w tych rodzinach i z tymi dziećmi wszystko było dobrze, dużo, dużo zdrowia, wyrozumiałości ze strony najbliższych, bo to jest najważniejsze i żeby w święta w Sejmie było spokojnie, żeby nie było żadnej okupacji, żeby można było święta spędzić wspólnie z rodziną. No, dziękuję. Chyba zapowiada się, że będzie spokojnie, ale też życzymy wszystkiego dobrego, spokoju i tej miłości, którą każdy lekarz na pewno na recepcie by przepisał. Dziękuję serdecznie. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Małgorzata Golińska, posłanki Prawa i Sprawiedliwości, matki przede wszystkim były moimi gośćmi, także matki Dorota Łosiewicz. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.